nie? Słuchajcie, zaczynamy oczywiście tym, co mamy najlepsze, największe, oczywiście z Michael Cellem, z faktycznie jest się czym chwalić, stopień w cali i faktycznie w tym wydaniu, w takim poziomie calarzy to zakrzywienie pokazuje realną wartość. To dlaczego przed takim ekranem fajnie jest usiąść w takiej formie oglądać dany materiał. Oczywiście 105 jest takim flagowym modelem, który pokazujemy i na razie jest on za taśmą, robimy mu zdjęcia, filmujemy go, opowiadamy o nim. Natomiast no, musimy sobie po prostu wiedzieć, że biznes będziemy robić w tym roku na modelach zapewne o trochę niższym calarzu, ale jak już doskonale wiecie, ultra high definition i zakrzywione ekrany to będzie clue, jeżeli chodzi o produkty kategorii telewizorów. Myślę o tym, że wszyscy razem przejdziemy sobie przez wszystkie grupy. Postaram się nie powtarzać tych rzeczy, które były dzisiaj na konferencji. Raczej wyciągnąć to, o czym było wczoraj mówione, tak żeby uzupełnić te wiadomości, żeby z tego została jakaś pełna, fajna prezentacja. Słuchajcie, proponuję po kolei przejść na telewizory. Mówię, później zostanie nam czas, więc każdy indywidualnie zajmie się tą grupą, która najbardziej go wykorzystuje. Ułożenie ciepłych kryształów do tej pory mówiliśmy, że jest elementem stałym, tak? Gdzieś tam było kątem 90 stopni, minus obudowa, stąd ten kąt 178 stopni, gdzie mogliśmy na ekranie. I jak się uda to spinać? Czytałem te kąty. To raczej nie jest rzecz do pokazania i to my jesteśmy. Na pewno, tego na pewno nie możemy tak łatwo i szybko komunikować. Okay, jakby wszyscy to mieli i mogliby to pokazać, no tu jednak ewidentnie jest to ten pokaz siły i możliwości. W OLEDzie to tak jakoś łatwiej wybaczyć. Tak, w OLEDzie jest to łatwiej jeszcze, tak? Natomiast tu ciepło już tam, że się zaginają, a dalej świecą. Okej, okay, ten poziom wygięcia, on jest relatywnie niższy niż przy klasycznym takim panelu, który od razu jest zgięty, natomiast faktycznie pokazuje to też możliwości jaj. Zresztą tu też ciekawostka, której dzisiaj nie podaliśmy, że to nasze zakrzywienie w naszych telewizorach jest największe wśród wszystkich producentów. Pokazuje, jak technologicznie jesteśmy bardziej zaawansowani, z tym, że dało się nasz taki stopień wygięcia telewizora. Tak, to się odnosi, że gdyby ten telewizor był pełnym kołem, czyli dalej był w takim krzywym, to podajesz promień, jakim po prostu. Ale jesteśmy w stanie. Jaki jest najmniej te ekran gięty? Najmniej. Najmniejszy pomysł, bo zaczynamy od. Tak jak powiedział Michael, czy to warto, czy nie? Czy to jest już calarz, który warto wziąć? UHD. Już wczorajszy na prezentacji padły konkretne informacje, jak dużo, ile będziemy chcieli tego faktycznie sprzedać. Okazuje się, że rynek jest w stanie przyjąć ilości, których nam się właściwie nie wydaje się, żeby ludzie byli w stanie już to kupić. O 1300% wzrośnie sprzedaż telewizorów Ultra High Definition, czyli okay, zaczęliśmy od września, tak? Na IFie po raz pierwszy pokazaliśmy te telewizory. Mało która kategoria jest w stanie wzrosnąć rok do roku o 1300%. Mówimy oczywiście o danych ogólnoeuropejskich, tak? Więc no, zobaczymy, ile z tego faktycznie uda się sprzedać na rynku Polski. Natomiast do roku 2017 3,3 miliona telewizorów zostanie sprzedanych. Jeżeli chodzi o innowacje, o nowe produkty, odbiorcami tych nowych technologii będą ludzie młodzi.
rzecz, która nam nie idzie do końca w parze, to jest ogólnie znany europejski problem, tak? No, bezrobocia wśród młodych ludzi, 5,6 miliona młodych obywateli w Europie w tej chwili jest bez pracy, więc też ten rynek zbytu troszeczkę nam się kurczy. Ale to, co dzisiaj też widzieliście, czyli Samsung już od najmłodszych lat, tworząc te grupy dla młodych ludzi, chociażby nasz program, który prowadzimy w Polsce, Szkoła Kodowania, ma przygotować właśnie młodych ludzi do wejścia w ten świat technologii, nowe technologie, zdecydowanie łatwiej. Zdecydowanie łatwiej powinno to się udać takim ludziom odnaleźć właśnie na tym rynku. Każdy pręży muskuły, każdy pokazuje swoje produkty. Niezaprzeczalnym jest to, że Samsung to jest już 8 rok, kiedy jesteśmy liderem sprzedaży telewizorów w Europie. 8 lat, co roku pokazujemy nowe funkcje, spotykamy się często na forach, spotykamy się na IFie. Macie pewność, wy jako dziennikarze, że przyjeżdżając tu zobaczycie nowe technologie, nowe funkcje, ale też klienci, którzy przychodzą na sklep, oczekują nowości. Ci, co bardziej tacy technicznie zaawansowani, właściwie przychodzą co miesiąc, co dwa miesiące, pytają, czy jest coś nowego, czy coś weszło, czy coś się pojawiło. No i faktycznie, w przypadku Samsunga ten pakiet nowości, te nowe produkty, nowe funkcje pojawiają się dosyć często. No i chociażby przy okazji prezentacji nowej linii, czy tutaj na tych poszczególnych kolegach na naszej stronie znajduje się wytłumaczenie poszczególnych nowych technologii związanych z optymalizacją obrazu. Picture quality, jakość obrazu jest cały czas tym numerem jeden. Design jest tym, co rzuca się w oczy, nawet jeżeli telewizor jest wyłączony. Natomiast bierzemy pod uwagę, że na co dzień, siadając przed telewizorem, jesteśmy nastawieni na to, żeby jak najlepszej jakości, jak najlepszej sytuacja, gdzie nasze każdy szczegół na ekranie pod odpowiednim kątem i te rzeczy oddalone od osi, miejsca, które centralnie potrzebnego, czyli po lewej i po prawej stronie, zostały poprzez zakrzywienie ekranu odpowiednio przybliżone, więc ten sposób, w jaki my patrzymy na taki zakrzywiony ekran, jest najbardziej naturalny. Na co dzień tak postrzegamy świat, że w większości te wszystkie rzeczy, na które patrzymy, czy nasza perspektywa jest zakrzywiona, więc tutaj siadając przed ekranem do tej pory płaski, my zrealizowaliśmy to poprzez zakrzywienie ekranu. Znamy ten efekt skin. Albo przed płaskim ekranem zakrzywiało się rzędy w kinie, żeby wszyscy widzieli to pod takim samym nowym kątem, albo siedząc na prostym ekranu zakrzywiało się właśnie ekran, na którym wyświetlaliśmy telewizję. Więc ta technologia nie jest obca. Na projektorach w kinie udawało się to zrobić dużo łatwiej, dużo szybciej. Teraz technologia pozwala nam zrobić to w domu na ekranie telewizora. Znaczy tak, teoretycznie znowu, to jest taka jak zwykła opowieść, czy już zależy, ile powinienem odejść od telewizora i tak dalej. W tym momencie po prostu ten ekran wydaje się mniejszy, tak? 3-4 metry. My to komunikujemy, że przy 3-4 metrach to jest optymalnie, gdzie ten efekt jeszcze zakrzywienia jest widoczny. I to faktycznie, że te 3-4 metry to ma znaczenie przy jakim zalażu. Mówimy o przekroju, od 48 do 78 cali, 3-4 metry. Jest to doskonały sposób na to, żeby wcisnąć ogromny telewizor człowiekowi z małym mieszkaniem. Tak, ale właśnie dlaczego mamy tutaj odległość, naprawdę tak odległość od ekranu, gdzie jest ona przed nami na tobie? Wiesz, no. Tak, i też odrzeszenia nadawców cyfrowych będzie, że wprowadzamy nowy kodek. Nie będzie borykał się z problemem, czy teraz wymienię cały telewizor, czy telewizor jeszcze nadaje się do wyzwania danego potęgu, tylko w ramach chociażby do uczenia modułu edukacyjnego będziemy dalej na tym samym panelu kolejny nowy zakrzywieniu utrzymać, w jakim on jest w tej chwili prezentowany, to okrąg, który on stworzy, ma promień 4,2 metra. Żadna inna firma nie jest w stanie pod takim dużym kątem... Tu ma to być suche demo. Tam już na poszczególnych częściach wystawy będziemy mogli już poszczególne funkcje obejrzeć z pilotem, sterowanie, interakcja z telewizorem, te wszystkie rzeczy będziemy mogli tam obejrzeć. Jeszcze jedna uwaga, bo tak, Ultra High Definition, czerwone ekrany, super
natomiast pamiętajmy o tym, co będzie się sprzedawać, tak? Bo biznes robimy na produktach masowych, widzieliśmy, jak się to rozkłada, ten rynek masowy plus te wszystkie dodatki. Oczywiście rzecz, która powoduje, że trochę produktu na naszym rynku, szczególnie jeszcze nie będzie może takim przełomowym, jest kwestia kontentu. Ale tutaj Samsung też pamięta o swoich klientach i już dziś widzimy, że w momencie, kiedy zakupujemy telewizor, przede wszystkim już w samym trybie demo będziemy mogli na sklepach zobaczyć już pierwsze kontenty, które będą właśnie w niej dodatkowe. W okolicach końca lutego, marca będziemy dostarczać specjalną paczkę danych, specjalną aplikację, która będzie pozwalała właśnie odtwarzać materiały Ultra High Definition. Więc nawet klienci, którzy mają takie czy inne źródło sygnału w swoim domu, mogą albo korzystać oczywiście z upscalera i upscalować sygnał HD do Ultra High Definition, ale też będą mieli możliwość właśnie pobierania takiego kontentu w ramach serwisu VOD, przygotowane filmy, przygotowane materiały, żeby zaprezentować w pełni możliwość tego telewizora. Stąd też w ofercie telewizory Ultra High Definition, no i też tak zrobione ekrany Full HD. Czyli taki, który w tej chwili, no mamy sygnał, mamy telewizję kablową, mamy platformy satelitarne, mamy już taki content dostępny, więc to, co najłatwiej, najszybciej możemy zrobić, to właśnie tylko poprawić sposób oglądania tego materiału, czyli tradycyjne telewizory, a my tu już właśnie w takich, bym powiedział, popularnych, domowych calarzy, takich, które możemy wstawić do innego mieszkania, nie wymaga od nas to wielkich salonów, natomiast no, cały czas ta specyfikacja nie jest jeszcze ogólnie dostępna, więc musimy z tymi milimetrami zaczekać. Ważne, że z roku na rok ta cieniutka, ta wąska ramka schodzi do coraz niższej serii, więc w tym roku już tej linii 7. Technologicznie ten majsterz, czyli umiejętność umieszczenia tak wąskiej ramki do tyłu. Znaczy dźwięk to jest cały czas z tyłu głośniki, natomiast no, widzieliśmy, tak, że ten rynek soundbarów będzie się mocno rozwijał. O ile znaczy, jest to tak dobrane, żeby faktycznie do każdego telewizora, jak przejdziemy sobie na soundbary, jest to tabela, w której łatwo jest dorównać. Jeżeli mamy taki telewizor, jaki jest rekomendowany produkt z kategorii audio.